Dzień dobry, witam w denku, słuchajcie. Dzisiaj tak w ogóle bardzo po domowemu, nie planowałam w ogóle nagrywać, więc tak po domowemu dziś, ale słuchajcie, stwierdziłam, że to już jest ten moment, kiedy muszę nagrać denko, bo mi się wysypuje. Jest tutaj bardzo dużo dużych rzeczy, ale dużo też małych, więc myślę, że to będzie długi film. No, więc myślę, że bez tutaj zbędnego przedłużania zaczynamy i opowiem Wam, co tutaj jest. Na pewno jest tutaj dużo hitów i dużo moich ulubieńców, jak ostatnio zwykle, dlatego że po prostu te rzeczy mi się sprawdzają i w większości takie wybieram. Natomiast jest też kilka takich mech. Także słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. To może włosy w takim razie, skoro sięgnęłam po szampon. To jest szampon Visplantis do włosów osłabionych z tendencją do wypadania. I powiem Wam, że to był bardzo przyjemny szampon, w ogóle bardzo ładna szata graficzna. No taki od razu wydaje się właśnie taki oczyszczający, ale to jest szampon, który nie przesusza, który właśnie fajnie się zachowuje. Jest taki delikatny, bardzo ładnie pachnie. Kiecho! Bardzo ładnie pachnie, bardzo go lubiłam. On właśnie, to jest szampon przezroczysty, który po prostu nie obciąża włosów, który bardzo ładnie je domywa. No i pozostawia je takie po prostu czyste. Skóra głowy nie jest przesuszona, nie jest podrażniona, także naprawdę bardzo przyjemny. Tak, z tendencją do wypadania. No nie zauważyłam tutaj, jakby wiecie, większej zmiany, jeśli o to chodzi, natomiast sam szampon bardzo przyjemny. Dobrze mi się go używało i wiecie co, chętnie bym nawet do niego wróciła. Jeszcze ta szata graficzna, ta butelka bardzo fajna, wydajny też, takie duże opakowanie, 400 ml, więc polecam. Może, o, to jak... Oj, dobra. Już właśnie wysypuje się wszystko, ale jak już jesteśmy przy włosach, to może chwilę o serii z Kerastase. To jest Blond Absolue i ja mam tutaj szampon i odżywkę. I powiem Wam, że z całej tej serii najmniej moim ulubionym produktem jest właśnie szampon. Ale to nie jest tak, że on nie zły, ja Wam zaraz powiem dlaczego. Natomiast odżywka i właśnie ten krem taki, którego tutaj jeszcze nie mam, bo go nie zużyłam, ale taki krem właśnie ochronny do włosów, dodatkowo nawilżający, też jest super. Natomiast odżywka jest genialna. Tak dobrze nawilża, niewiele jej potrzeba. To jest, wiecie, no, droższy kosmetyk i faktycznie jest coś w tym, że te droższe kosmetyki, bardziej profesjonalne, one są bardziej wydajne, wystarczają na dłużej, więc okej, są droższe, ale naprawdę wystarczają na dłużej niż produkty drogeryjne. Tutaj jest 250 ml, bardzo taka fajna, gęsta odżywka. Dużo jej nie trzeba nałożyć, bo można sobie przeciążyć też włosy, więc nie warto po prostu. Ale tak ładnie nawilża włosy, sprawia, że one pięknie się rozczesują, bardzo ładnie wyglądają. Chroni też kolor blond właśnie, bo to jest seria skierowana do włosów farbowanych, blond. Także delikatnie właśnie jakby dba o ten kolor. Plus przepięknie pachnie. Cała ta seria przepięknie pachnie, więc jeżeli to dla Was ważne, to bardzo polecam. O co chodzi z tym szamponem? Szampon dla mnie momentami był jakby za bardzo nawilżający. On sprawiał nie, że włosy były, wiecie, czasami jest tak, że jak na przykład używam kilka dni z rzędu tego samego szamponu, to te włosy po pewnym momencie jakby już nawet się nie myją. Jakby ten produkt chyba już na nich jest za bardzo, za dużo i one są takie oblepione, takie po umyciu zaraz takie nieświeże. To nie jest ten efekt, natomiast mam wrażenie, że po prostu włosy są takie za bardzo nawilżone, one są takie oklapnięte wtedy, nie ma, wiecie, takiej świeżości, że one tak po prostu są fajnie odbite od nasady, tylko mam wrażenie, że takie trochę oklapnięte i bardziej nawilżone. Więc to też nie jest szampon, który przesusza na przykład włosy. To też nie jest szampon jak na przykład ten szampon fioletowy, który też dba o blond kolor, który właśnie rozjaśnia, który usuwa taki żółty odcień na włosach na przykład, blond właśnie farbowanych. Tak, ten jest przezroczysty, natomiast właśnie dba o kolor, ale ich nie przesusza, właśnie dodatkowo nawilża. Także pod tym kątem jest o wiele fajniejszy, tyle tylko, że po prostu ja mam włosy delikatne, z tendencją do przetłuszczania się i ten dla mnie po prostu jest czasami za mocny, znaczy za bardzo nawilżający, o, może tak. Ale jeżeli ktoś szuka, jeżeli ma włosy przesuszone albo przesuszoną skórę głowy, to myślę, że się sprawdzi bardzo fajnie, natomiast cała seria bardzo fajna, bardzo przyjemna, przepiękny zapach, no w ogóle hit, mega wydajne te produkty, także bardzo polecam. Słuchajcie, okej, tu mam jeszcze jedną odżywkę, którą skończyłam. To jest taka, w zasadzie to jest maska, ale ja jej używałam jako odżywkę, bo ja nie potrafię używać masek, wiecie. Ja nie nakładam nigdy, żeby potem chodzić w tym 20 minut, nakładać turban. Ja tego nie robię po prostu. Więc używam takich masek zazwyczaj jako odżywki. I to jest odżywka z Mermaid Plus Me. Ja ją miałam w kalendarzu adwentowym. I słuchajcie, no... Zapach taki...
nawet nie wiem, trochę jak takiej zwykłej odżywki do włosów, troszkę delikatnie perfumowany, nic szałowego. Natomiast sama w sobie ta odżywka również szałowa nie była, raczej maska. Raczej była bardzo taką rzadką maską, która delikatnie trochę jakby spływała z tych włosów, więc to nie była taka, wiecie, gęsta maska, że nakładacie i ona siedzi na tych włosach. Ona raczej właśnie była taka lekka, że ja ją nałożyłam i tak czułam, że nic tam nie ma. Także generalnie cieszę się, że zużyłam, ale była dla mnie mało wydajna, dlatego że musiałam więcej je nałożyć, żeby te włosy nawilżyć i żeby potem móc je rozczesać. Także nie musicie kupować. Kolejny produkt to jest John Frieda Freeze Ace Dream Curls i to jest produkt, taka pianka, taki mus do właśnie wygniatania włosów. Ja teraz używam innego produktu, który moim zdaniem lepiej się u mnie sprawdza, ale to była fajna pianka również, ona jakby robi robotę, po prostu znalazłam coś, co się lepiej sprawdza, ale no to była taka typowa pianka, nakłada się na dłoń i ona naprawdę tak pęcznieje, nie jest taka mocno zbita, nie jest taka gęsta, nie jest lejąca, po prostu jest taką pianką, gdzie jest dużo powietrza, nakładacie ładnie, można wygnieść włosy, bardzo ładnie pachnie i ten zapach też się długo utrzymywał na włosach i to był jej duży plus. Ogólnie bardzo przyjemny produkt, ale nie wiem, czy do dostania w Polsce, bo ja go dostałam od kogoś, kto kupił go w UK, także nie wiem, czy jest do kupienia, może gdzieś w internecie. W każdym razie przyjemny, fajny produkt, całkiem wydajny też, także mogę Wam polecić. Czy ja coś tu jeszcze do włosów mam? Nie wiem, jak będę miała, to najwyżej dojdziemy później. Żel pod prysznic Felis Azura. Takie wielkie opakowanie, w końcu zużyłam, Sea Salt, 650 ml, ja je kupiłam w Deals. I słuchajcie, ono pach, ten żel pachniał, nadal pachnie w zasadzie ta butelka, jak morze, jak wakacje, jak właśnie, wiecie, ciepły, tak ciepła taka bryza od morza. Pięknie i troszeczkę jest właśnie jakby perfumowany i troszeczkę czuć taką sól właśnie i morze, no coś pięknego, powiem Wam, naprawdę można się było przenieść w taki wakacyjny mood. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Och, same ciekawostki, słuchajcie. Teraz peeling. Peeling, który również był taki, więc jakby nie ma tutaj za dużo o czym mówić. Szukam, słuchajcie, nazwy, ale tutaj dużo chińskich znaczków, czy tam jakichś koreańskich. Taki peeling. Ja nawet nie wiem skąd go mam, albo gdzieś z jakiejś strony, no, nie wiem, powiem Wam, nie wiem. Black Tea Scrub. Ogólnie, wiecie, fajne pakowanie, nigdzie się nie wylewał. On był też taki bardzo zbity, bardzo gęsty. To była raczej taka pasta. Natomiast to był raczej peeling cukrowy, który mam wrażenie, że więcej miał właśnie tej mazi w sobie niż takich drobinek, które faktycznie peelingowały. Jakby ja nie lubię takich produktów, które bardziej właśnie wymaziają Wam całe ciało i ta maź, w której zatopione są czy właśnie drobinki, czy cukier, czy sól na przykład, czy właśnie jakieś drobinki peelingujące, jak to jest takie bardzo gęste, jak to właśnie oblepia ten produkt, jak sprawia, że właśnie te drobinki nie mogą tak fajnie peelingować. Ja lubię peelingi solne, które tak właśnie dobrze czuję, że peelingują skórę i one działają, więc to nie był ten produkt. On był po prostu bardzo gęsty, mówię, to była taka pasta, która moim zdaniem nie bardzo peelingował tę skórę, no po prostu, bardziej ją tam wymiział i tyle, ale to nie był taki fajny peeling. Słuchajcie, to jest, musicie mi uwierzyć na słowo, to jest butelka po... dobre pytanie, bo właśnie zapomniałam. Chyba Dermika. Taki płyn dwufazowy, wydaje mi się, że Dermika, taki biało-różowy był. I słuchajcie, bardzo wydajny, ja bardzo długo miałam tę butelkę. Co prawda, ja takich produktów dwufazowych używam tylko do zmywania okolic oczu, jak wiecie, mam tusz na rzęsach i on się tak nie do końca zmyje właśnie przy myciu twarzy, to jeszcze potem dodatkowo używam takiego produktu. Bardzo fajny, bardzo dobry, bardzo przyjemny, fajna butelka też, wydajny, ogólnie super mi się sprawdził i bardzo chętnie bym wróciła, tylko szkoda, że właśnie, ponieważ on taki troszkę tłustawy, tutaj gdzieś widzę, że coś się musiało wylać i ta naklejka musiała zejść po prostu od tego, że był delikatnie tłusty, ale ogólnie bardzo fajny produkt, jakbym miała okazję i był w jakiejś promocji, to bardzo chętnie wróciła. Te produkty z tego, co też orientuję się, one nie są drogie, no są w takich standardowych drogeryjnych cenach, także wydaje mi się, że kiedyś może jeszcze do niego wrócę. Co ja tu mam? Oczyszczający żel do mycia twarzy z AA, My Beauty Power Acne. To jest taka seria właśnie chyba do skóry mieszanej i tłustej, właśnie z jakimiś wypryskami, niedoskonałościami. Powiem Wam, że ten żel był spoko, ale bez szału. Ten zapach też taki, no jak taki drogeryjny produkt właśnie, kojarzycie na pewno ten zapach, po prostu z produktów na wypryski. Czy tam właśnie
no, do skóry z niedoskonałościami. To jest taki zapach właśnie, jakoś tak one bardzo są podobne. Mnie nie powala, produkt sam też mnie nie powalił, nie był jakiś super fajnym żelem, że chciałabym bardzo wracać. Przetestowałam i jest okej, ale mam inne ulubione, które o wiele lepiej się u mnie sprawdzają. Podobnie jest, słuchajcie, powiem wam, że to wcale nie tacy ulubieńcy. Ja to widzę, że ja się zrobiłam bardziej krytyczna i wybredna. No i kolejny produkt to jest pianka do mycia twarzy oczyszczająca z marki Nature Queen i to jest jaśmin i wąkrotka azjatycka. I powiem wam, że po pierwsze ten zapach nie mój, ja nie lubię jaśminu, więc to jest nie mój zapach. Średnio mi się podobał, ale zużyłam. To była też pianka, która właśnie więcej miała w sobie gdzieś takiego powietrza. Była taka dziwnie jakby lepka, ale nie że lepka, tylko taka... Nie była taką jakby suchą pianką, która, tak jak na przykład w przypadku tego produktu na włosy, tylko była taka... Taka właśnie lepka, takie mi się skojarzenie nasuwa. W tym momencie w każdym razie ona też dobrze, wiecie, domywała skórę rano. Ja po prostu używałam jej przy zmywaniu, wiecie, wieczornej pielęgnacji do porannego mycia twarzy, oczyszczania. Była okej, ale nie wrócę do niej właśnie przez ten zapach, przez to, że tam też mam wrażenie, że nie do końca mi zmywała też olejek na przykład, jak nakładałam na twarz, więc tak wiecie, przetestowałam i znajdę sobie inną, lepszą. I mam tutaj jeszcze, słuchajcie, jeden żel do mycia twarzy i to jest Botanik, węglowy żel myjący tym razem, zmywa makijaż, oczyszcza pory. I to jest żel, którego ja używałam sobie w Łodzi, on tam stał i wiecie, zawsze miałam coś, czym mogłam umyć buzię. I był okej, bardzo ładnie pachnie, to muszę powiedzieć, że w ogóle to jest kolejny produkt z marki Botanik i zauważyłam, że one bardzo ładnie pachną. Mam podkład i też ładnie pachnie. Ten produkt również był takim poprawnym bardzo żelem do mycia twarzy. Pomimo tego, że jest węglowy, więc wydawałoby się, że on będzie taki może agresywny, jakiś taki mocny, właśnie do skóry z niedoskonałościami, będzie ją mocno oczyszczał. Nie. Jest bardzo taki kremowy, delikatny, myje ładnie, usuwa też resztki makijażu, pod tym kątem fajnie, ale nie jest taki agresywny właśnie, nie jest taki przesuszający, nie jest podrażniający dla skóry, także pod tym kątem taki raczej delikatny, ale fajnie oczyszczający. Mam tutaj też mydło Luxia, takie wypełnienie do pojemnika. Jest okej, ładnie pachnie, lubię. Także, do włosów tutaj jeszcze mam taki mały Batiste XXL Volume Spray. Nie wiem, co to jest, znalazłam to, psiknęłam to dwa razy, okazało się, że się skończyło. Ja generalnie nie przepadam, znaczy... Nie przepadam za produktami Batiste, muszę to powiedzieć. Nie podoba mi się ich intensywny zapach. Niektóre... Mam jeden. Albo już go dawno skończyłam. I jeden, pamiętam, z taką flagą angielską. To był produkt, który bardzo ładnie pachniał, to mi się podobało i to mi nie przeszkadzało. Natomiast kiedyś też używałam, jak miałam jeszcze ciemne włosy, to używałam takiego do włosów brązowych i on też był bardzo fajny. Natomiast w większości te suche szampony wcale nie robią mi ładnych włosów. Wcale nie sprawiają, że nie muszę ich umyć, bo moim zdaniem to w ogóle nie działa po prostu na moich włosach. Albo ja tego nie umiem używać, albo to po prostu nie działa, to nie wygląda dobrze. Dodatkowo te włosy potem non-stop pachną tym zapachem. Pachną lub po prostu mają ten zapach na sobie. Nie do końca mi się to podoba, to są dla mnie zbyt męczące zapachy, więc no niekoniecznie. Jakby ja wiem, że był szał na suche szampony, kiedyś sama też używałam, natomiast teraz niechętnie, bardzo niechętnie. Nie widzę w tym sensu, powiem wam szczerze, więc wolę umyć jednak włosy. O, mam tutaj pastę do zębów Parodontax, oczywiście moja ulubiona, sprawdzona. Mówiłam, że to będzie długi film, bo tutaj już została sama drobnica, ale bardzo fajna drobnica, także no, jesteśmy w połowie, myślę. Dobra, idziemy dalej. Kremy do twarzy, mam tu, widzę, kilka. Zacznę od tego, to jest krem pudding intensywnie nawilżający marki Bandy. Takie, wiecie, urocze opakowanie. Wydaje mi się, że to jest właśnie seria Young. Tak, Young Care Glow. Taka seria raczej skierowana pewnie do, nie wiem, młodszych kobiet, do nastolatek bardziej. Natomiast to był właśnie bardzo fajny taki krem pudding, bardzo lekki, ale bardzo ładnie nawilżający, przy czym ładnie się wchłaniał. Powiem wam, że używałam sobie często go na noc właśnie, żeby tak domknąć swoją pielęgnację, ale był właśnie bardzo fajny, bo był lekki, ale nawilżający. A ja lubię jednak, jak moja skóra jest nawilżona, także szukam takich produktów, więc ogólnie bardzo fajnie mi się sprawdził. Też tak fajnie pachnie, trochę owocowo. No, także myślę, że właśnie, no, skierowany pewnie do młodszych dziewczyn, ale ogólnie sprawdzał się bardzo fajnie. I mam tutaj, słuchajcie, dwa kremy z filtrem, z czego dwa nie wypały. No dobra, to teraz, to nie będą ulubieńcy jednak, ale kilku tutaj mam. Pierwszy to jest Avène Anti-Rouge
z SPF 30. To jest krem, który całkiem długo u mnie był, ale ja go bardzo długo starałam się zużyć. Nie lubiłam go, dlatego no, nie używałam go codziennie. Natomiast założyłam sobie, że go zużyję i w końcu go zużyłam. To jest krem, który w założeniu też jest bardzo fajny, dlatego że on jest o taki delikatnie jakby miętowy, więc on powinien fajnie niwelować jakieś zaczerwienienia, wyrównywać delikatnie kolory skóry. Natomiast ja mam wrażenie, że on przez ten swój kolor się ogólnie szybko wchłania, natomiast zostawia taką dziwną warstwę na skórze, takiego nawilżenia, ale dla mnie to było trochę za dużo, trochę to było takie zbyt, nie wiem, jakby takie tłuste czy coś. Generalnie może tego tutaj nie widać. W każdym razie po nałożeniu na skórę, na twarz, mam wrażenie, że ten kolor nie sprawiał wcale, że ta skóra była tak, ten kolor był ujednolicony, tylko że ta skóra była taka blada. Taki dziwny miała właśnie odcień, taki właśnie bardziej białawy. Także no niespecjalnie lubiłam ten produkt, przyznam Wam szczerze. Jeden się u mnie nie sprawdził. Ja ogólnie używałam kiedyś właśnie różnych produktów z Avène, bardzo lubiłam. Kiedyś trafiłam też na próbkę, natomiast to nie jest ten produkt, który ja właśnie wtedy testowałam. Tamtego już pewnie nie ma, bo to minęło wiele lat. Nie. Cieszę się, że w końcu zużyłam naprawdę, ale to był jeden z tych takich właśnie filtrów, których ja nie lubiłam do końca. I drugi krem z filtrem również, no to jest duże rozczarowanie. Tym bardziej duże, dlatego że drogie. To jest całkiem drogi produkt, więc liczyłam na to, że się sprawdzi. Słuchajcie, to jest Sezderma Repa Skin Silk Touch. To jest SPF 50, wiecie, dobra ochrona, IRA i w ogóle wszystko. No i fajnie. Tylko że to był produkt, który był w takiej formie jakby takiego żelu, takiego suchego żelu. Podobno chyba SVR też ma taki filtr. Chodzi o to, że to jest taki jakby, no, suchy żel. Może to dziwnie brzmi, ale trochę się to nakłada jak na przykład taką bardzo gęstą, silikonową bazę pod makijaż na przykład. No to jest taka dziwna konsystencja, w każdym razie on jest suchy, ale nakłada się i wiecie, skóra jest matowa, skóra nie jest błyszcząca. On daje takie właśnie bardzo suche wykończenie i o ile myślałam, że to będzie fajnie się sprawdzało pod makijażem, na samą moją skórę mieszaną, że nie będzie się przytłuszczać, nie, na tym makijaż wygląda źle, bo wygląda po prostu sucho, bo to nie jest krem, to nie jest coś, co po prostu nawilża. Wzięłam to też na wakacje właśnie teraz, bo pomyślałam, fajnie będzie na basen tego użyć, natomiast zepsuła się pompka, więc postanowiłam go tutaj rozciąć. I jak go rozcięłam, to się okazało, że tego w ogóle nie da się nakładać, w sensie, no bo... A ja tutaj nawet chyba mam resztkę, mogę Wam pokazać. On się mega w ogóle kruszy. Zobaczcie, tak to wygląda. I on się tak kruszył też jakby wcześniej, nawet jak był z opakowania. O, tak wygląda, więc trzeba go mocno jakby wetrzeć, żeby on się rozprowadził, a nie na przykład się zrolował w tym momencie, bo to, o to też bardzo łatwo. No generalnie wielkie moje rozczarowanie, tak jak mówię, tym większe, bo drogie. I wiem, że są lepsze, bo są po prostu kremowe wersje tego produktu i teraz bym się na taką zdecydowała. Także myślałam, że będzie fajnie i odkryję super produkt dla siebie, który właśnie super się sprawdza dla cery mieszanej i tłustej latem. Nie, to niestety nie to, ale może kiedyś po prostu, wiecie, inną wersję, chociaż będę musiała bardzo, bardzo uważać, żeby nie testować przypadkiem tej samej. No niestety, tutaj było bardzo dużo właśnie tego produktu, ale nie dało się go nakładać. Ja w pewnym momencie pomyślałam, że będę może go stosowała na ramiona, na dekolt. Nie dało się go po prostu nałożyć, no mega słaby. Także mam inne teraz swoje lepsze i co testuję, to co jeden to lepszy, więc ogólnie bardzo się cieszę. No słuchajcie, mam tutaj sporo próbek. One chyba wszystkie zużyte właśnie były przeze mnie na wakacjach. Tak, i mam tutaj same próbki z Lancome. Także mam tutaj to serum, którego tam użyłam z raz czy dwa. I właśnie te inne kremy pod oczy, nie pod oczy. Przeciwzmarszczkowe, nawilżające, z peptydami, także o, używałam i super mi się sprawdziły, powiem Wam, bardzo fajne, wydajne również te próbeczki małe, że bardzo fajnie mi się sprawdziły, fajne kosmetyki również, tutaj nic mnie, wiecie, nie wysypało, nic tam nie ten, ładnie nawilżają, naprawdę super. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, maska z taupy, już tutaj muszę ją rozwinąć, Sebio, Sebum Control, maska głęboko oczyszczająca, to jest matcha, mirt cytrynowy, morski aminokwas, 3 w jednym, stop trądzikowi, i takie tam rzeczy. Taka maseczka. I powiem Wam,
że ja to chyba nie lubię tych masek stopy za bardzo. Ja nie rozumiem tego szału. Używałam też tego peelingu enzymatycznego wiele lat temu, gdzie był taki szał, że ten peeling właśnie chyba z papai, że taki genialny, wszyscy używali, wszyscy zachwyceni. Dla mnie szału nie było, ja naprawdę znam lepsze i wtedy też znałam i używałam innych fajniejszych, więc totalnie mi nie podeszło. Kupiłam sobie właśnie tę maskę tak, żeby coś mieć oczyszczającego. Mówię, dam jej szansę, ale nie, to również nie. Ja mam lepsze naprawdę, które o wiele przyjemniej mi się używa, mają fajniejszą konsystencję. Ta była taka ciągnąca się, taka mega gęsta, taka dziwna. Znaczy wiecie, czasami jej użyłam i na przykład potem faktycznie miałam taką ładną skórę, taki wyrównany kolor i pomyślałam, o ładnie, ale to też nie zawsze, jakby plusem jest to, że ona jest oczyszczająca do skóry mieszanej, ale na przykład właśnie w ogóle nie podrażnia, więc no myślę, że to jest duży plus w sumie, bo ładnie oczyszcza, nie podrażnia, nie przesusza, także no, jak lubicie taupę na przykład i chcecie przetestować, to okej. Okay. Jakby ja mam inne fajniejsze i na pewno nie będę wracać. Z pielęgnacji tu jeszcze mam balsam do ust, to jest Alverde, wersja taka pomarańczowa. Powiem wam, że słaba taka to była. Taka Fruligem Duft. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam. W każdym razie, dlaczego niekoniecznie mi się podobało? Dlatego, że był taki bardzo... jakby to powiedzieć, lekki. Ładnie i bardzo lekko i szybko się rozprowadzał. Jakby to nie był taki zbity, wiecie, balsam do ust, tylko taki właśnie o takiej konsystencji, która bardzo ładnie, szybko się rozprowadza, ale pozostawia taką delikatną, cienką warstwę, która, jakby to wam to wytłumaczyć, jak nakładamy taki gęsty na przykład balsam do ust, to on na przykład zostaje w jednym miejscu, a tutaj miałam wrażenie, że to jest taki balsamik, że ja tam, wiecie, złączę usta i on po prostu migruje wszędzie. Że nie był taki po prostu gęsty, nie trzymał się miejsca, gdzie go nakładamy, nie, że się rozmazywał na całą twarz, tylko po prostu był taki bardzo lekki, delikatny, szybko tam też znikał, nie za bardzo nawilżał, więc u mnie ogólnie nie, ale wiecie, ja jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o balsamy do ust, ja przetestowałam chyba w tym momencie, nie wiem, ze 100 i szukam cały czas sobie najlepszego, ale mam już takie dobre, sprawdzone i ten to nie to, to nie to, ale chyba z Alverde chyba miałam kiedyś inny, który był bardzo fajny, także są ogólnie lepsze i fajniejsze, ale to nie ten. Dobra, może teraz znalazłam tutaj też lakiery, więc mam tu Top No Wipe Semilaka. No zwykły top. I mam tutaj też serzwit. Słuchajcie, zobaczcie, jak zużyłam serzwit. Zobaczcie. To nie ma nic. Nic. Taka jestem. Tak umiem zużyć. Oba te produkty, to myślę, że to są właśnie tacy ulubieńcy. Ten Top No Wipe Semilaka bardzo ładnie nabłyszcza płytkę paznokcia. Fajnie się utrzymuje, jest naprawdę dobry. A serzwit mega polecam, jak używacie po prostu zwykłych lakierów do malowania paznokci, bo pomaga szybciej je wysuszyć, ale też daje przepiękny właśnie blask. Na paznokciach, bo daje taką właśnie warstwę nabłyszczającą. Słuchajcie, przechodzimy do makijażu. Kto czekał? Ja bardzo. Mam tutaj, aż nie wiem od czego zacząć. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Korektor z It Cosmetics, który wydawało mi się, że jest nie do zużycia, bo tego się po prostu nie da zużyć. To jest tak gęsta pasta. To jest kosmetyk, który używany samodzielnie wystarczy dosłownie odrobinka. To jest jak, nie wiem, 2 mm tego, wiecie, wyciśniętego kosmetyku wystarczą na pokrycie po prostu okolicy pod oczami, na całej twarzy, jakby wszędzie, wszystkiego, czego potrzebujemy. Więc tego się używa bardzo mało. Tutaj jest 7-8 ml. I to jest produkt bardzo wydajny, bo tak jak mówię, to jest gęsta pasta, bardzo kryjący, nie da się go używać za dużo, bo dosłownie na całą twarz sobie go rozsmarujecie. On jest bardzo kryjący, no taki właśnie, nie też taki lekki, bo tak jak mówię, gęsta pasta, więc fajnie można go rozklepać, ale można naprawdę też no, pokryć sporą część na twarzy, jeżeli potrzebujemy, niewielką ilością. Bardzo fajny kosmetyk. Ja mam właśnie tutaj tę wersję rozświetlającą, która bardzo fajnie mi się sprawdziła. Miałam go też długo, to jest kolor light medium i ja go w pewnym momencie, słuchajcie, złączyłam sobie z innym moim korektorem, który też zużyłam. Potem docisnęłam trochę do innego korektora, który po prostu był dla mnie za jasny, bo ten kolor jest taki raczej ciemniejszy, więc on na lato jest fajny, ale też przez, no nie mogłam go używać przez dłuższy czas, bo jest raczej z tych ciemniejszych, natomiast mam jaśniejszy, który jest po prostu bardzo blady, jasny, niemalże biały. Więc tutaj ciężko z kolorystyką sobie dopasować, chyba że są już nowe kolory, w sumie już się chyba zmieniło opakowania i w ogóle może też pojawiły się nowe kolory, więc warto by to sprawdzić. Natomiast to jest bardzo fajny korektor, bardzo wydajny, bardzo przyjemny.
No taki właśnie kremowy, nie daje takiego, wiecie, suchego wykończenia na przykład. Bardzo fajny, ja go bardzo lubiłam. No i też It Cosmetics, mój ogromny sentyment. Uwielbiam tę markę. I bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu też go zużyłam, bo też tani nie był, ale te 8 ml to jest po prostu lata, to są lata zużywania po prostu. Nie wiem, czy komuś się udało to zużyć wcześniej. Słuchajcie, mój kolejny ulubieniec to jest coś najlepszego, co miałam do brwi. Najfajniejszy, najlepszy kosmetyk do brwi to jest Banana Beauty. Mój kolor to blond, full in to się nazywało. Taki mini produkt wydaje, znaczy to nie jest mini wersja, ale on jest taki mały. Produkt ze szczoteczką, ja tutaj słuchajcie wyjęłam stoper nawet, żeby dosłownie zużyć wszystko, żeby tutaj wygrzebać wszystko co mogę. Jak wyjęłam stoper, to używałam tego chyba kolejne, nie wiem, pół roku. Bardzo wydajny kosmetyk, bardzo ładnie da się wyczesać nim brwi, bardzo ładnie można nadać kształt, on wypełnia też właśnie te przestrzenie między włoskami, przepięknie je utrwala, no po prostu dla mnie to jest najlepszy kosmetyk do brwi naprawdę, jaki miałam, jaki używałam. Jest super, piękny kolor również, no po prostu nie mam tutaj w ogóle do czego się przyczepić. Jest idealny i bardzo chętnie bym do niego wróciła i wiem, że wrócę, jak tylko zużyję to co mam, ja do niego wrócę, bo ja nie potrzebuję nic innego. Tu mam, o, też inny kosmetyk z Catrice, On Point Brow Liner, kolor 020, medium brown, ale nie, to nie, to jest taki produkt, słuchajcie, z taką filcową gąbeczką. Możecie sobie wyobrazić, jak szybko i łatwo się zapycha ta szczoteczka, jak nie maluje, jakie są z tym problemy, jak, no trzeba tam, no, wiecie na pewno, więc nie jest to produkt dla mnie, przetestowałam, ale nie, do tego trzeba byłoby ewentualnie nie mieć nic na twarzy, żeby sobie tylko malować, ewentualnie, no, nie, bez kremu też do twarzy, bo myślę, że to też mogłoby trochę utrudnić właśnie aplikację tego kosmetyku, bo on się też zapycha, no wiecie, jak się na przykład ja nie maluję tak, a też prawdopodobnie trzeba byłoby go trzymać pionowo, żeby on cały czas spływał, więc jak ja sobie maluję i robię tak, no to w końcu nie ma tutaj koloru. No nie, nie, dla mnie nie. Ja wolę albo kredkę zwykłą, albo właśnie ten produkt, który wam pokazywałam. Baza pod tusz Varieté, taka biała, bardzo fajna. Najlepsza dla mnie. Bardzo super jest ta baza, słuchajcie, bo ona świetnie się sprawdza. Daje taką dodatkową warstwę, że jak nakładamy tusz, to już widać delikatne właśnie wydłużenie, pogrubienie. Ogólnie dla mnie fajnie. Mam wrażenie, że ona tak trochę chroni też te rzęsy, także tutaj nie widzę jakichś wartości, wiecie, odżywczych, jeśli o to chodzi. Ale tu jest napisane też, że Care Lash Primer. Dla mnie to jest po prostu taka baza, wiecie, dodatkowa warstwa i też dodatkowo chroniąca rzęsy i też mam wrażenie, tak się łudzę troszkę, że właśnie jak używam tej bazy i na przykład jakiegoś bardziej zastygającego tuszu, bardziej takiego długotrwałego, który na przykład nie jest wodoodporny albo wiecie, wodooporny, ale jednak gdzieś no ma taką dłuższą trwałość, to jednak mam wrażenie, że używając takiej bazy łatwiej mi potem, wiecie, zmyć ten tusz jednak z rzęs. Tusz, który mega super się u mnie sprawdził, to jest Bambi Oversized Me z L'Oreala. Bardzo fajny tusz, bardzo go lubiłam. Po jakimś czasie właśnie troszkę zgęstniał, troszkę już mi się trudniej go nakładało, ale taka stożkowa szczoteczka silikonowa pięknie rozdziela rzęsy, pięknie je wydłuża, pogrubia, można je nabudować, można uzyskać efekt sztucznych rzęs. Naprawdę dla mnie bardzo dobry tusz, bardzo fajny, więc taki kolejny ulubieniec L'Oreala. Mam nadzieję, że jeśli kiedyś do niego wrócę, to go nie zmienią, tutaj formuły nie zmienią w ogóle tego tuszu i się nie okaże, że wiecie, używałam raz i super, albo za dwa lata się okaże, że coś zmienili i jest do wyrzucenia. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie, bo naprawdę jest kolejnym takim fajnym tuszem z L'Oreala dla mnie przynajmniej. I słuchajcie, mam tutaj ostatnie rzeczy, dwa zapachy. I tak, pierwszy to jest Carolina Herrera. To jest jakaś wersja, nie wiem, light czy jakaś tam inna, w każdym razie ten bucik, piękny. To była taka miniaturka, powiedzmy. Nie wiem, ile tutaj było mililitrów. Miałam na takim, bo to było w kartoniku. Tutaj nic nie jest napisane, niestety. W każdym razie, to jest zapach Good Girl, ale jakiś light, jakiś, nie wiem, nie ten oryginalny, jakaś wariacja, mam wrażenie, właśnie tamtego zapachu, ale nie pamiętam, tak jak mówię. No, przyjemny. Akurat był ze mną na wakacjach, więc ładnie, bardzo fajnie mi się kojarzy. Zapach, który długo się utrzymuje. On jest właśnie, mam wrażenie, troszkę, znaczy nadal jest, to jest wyczuwalny zapach, to jest ciężki zapach, bardzo taki ekspansywny, mam wrażenie, nie? Że jak się nim, jak go użyjecie, to w pokoju czuć. Wszyscy będą wiedzieli, że jest tu gdzieś Good Girl.
ale on jest właśnie troszkę jakby lżejszy. Troszkę jakby ma domieszkę jakiegoś kwiatowego zapachu, coś takiego. No ale w każdym razie sprawdził mi się fajnie. Właśnie był wydajny jak na takie opakowanie, jak na taką miniaturkę. Bardzo fajnie, że w ogóle utrzymany jakby ten flakon też do takiej miniaturki. I co? Długo się utrzymywał, ładnie pachniał i był wydajny. Także sprawdził mi się, nie męczył mnie, też głowa mnie od niego nie bolała, więc fajnie. Ale powiem Wam, że nie myślę o tym, żeby wracać do niego tak na stałe. Mam wrażenie, że na wakacjach to, wiecie, tydzień fajnie się sprawdziło, fajne wspomnienia, ale nie mam takiej potrzeby, żeby mieć go u siebie, bo mam wrażenie, że zmęczyłby mnie jednak trochę. To jest jednak taki bardzo intensywny zapach. Na kimś bardzo lubię, bardzo mi się podoba, ale na mnie to tak niekoniecznie. Też miałam, pamiętam, że jak go dostałam od koleżanki, to nie mogłam go używać, bo był dla mnie jakiś za mocny, no a ostatnio właśnie się fajnie sprawdził, więc tak jak mówię, no, taki trochę ryzykowny dla mnie. I słuchajcie, ostatnia rzecz, najpiękniejsza. I to jest mój ogromny ulubieniec i coś pięknego, coś co Wam bardzo polecam. Jeśli lubicie zapach YSL Libre, to Zara ma zapach Golden Decade. Skończyłam cały. Uwielbiam ten zapach. Jest tak piękny, naprawdę. I co najlepsze, ten zapach Zary po prostu się na mnie długo utrzymuje. I o ile ten z YSL, ten oryginalny, nie utrzymuje się na mnie w ogóle, to jest jakieś 15 minut, a bardzo mi się podoba, dlatego właśnie skusiłam się na ten i no on się u mnie o wiele lepiej sprawdza. Zapach jest bardzo podobny, jak nie identyczny wręcz. Uwielbiam, po prostu nie męczy mnie w ogóle, to jest po prostu jeden z tych moich ulubionych, ukochanych zapachów. Przepiękny, jest naprawdę. Teraz jak wiecie, on trochę postał, to już tutaj wiadomo, że wietrzeje, natomiast czuć takie ciężkie nuty jakiegoś takiego drzewa sandałowego, czy jakieś właśnie inne, no przepięknie to pachnie, bardzo mi się podoba i mam kolejne opakowanie, bo tak mi się podoba i nie zrezygnuję po prostu z tego zapachu. Jedynym minusem uważam jest butelka, dlatego że zobaczcie, ona jest cała szklana plus jeszcze to, tutaj jest kawał po prostu szkła. Tym to można komuś krzywdę zrobić naprawdę, więc no tutaj jakby to opakowanie to jest, mam wrażenie, minus, ale jest stosunkowo tani, chyba takie opakowanie 80 ml kosztuje około 80 zł, z tego co pamiętam, także naprawdę ja jestem zachwycona. Także ja tym miłym akcentem kończę dzisiejsze denko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, wydawało mi się, że tutaj będzie więcej takich moich ulubieńców, natomiast okazało się, że nie, że jednak jestem krytyczna w stosunku do tych kosmetyków i nie wszystkie się u mnie sprawdziły i niektóre przetestowałam i wiem, że nie wrócę, także no. Ale sporo tego było, mam wrażenie, więc ten film będzie długi, także ja nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, co Wam się spodobało może, albo co używaliście, albo czego byliście ciekawi, albo czego wiecie, że już nie kupicie na przykład po tym filmie. To będę wdzięczna, a ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w następnych filmach. Także do zobaczenia. Pa!